18 listopada wspominamy błogosławionego Leonarda Kimura, męczennika. Leonard pochodził z bogatej i zacnej rodziny Kimura w Japonii. Jego dziadek, który mieszkał na wyspie Hirado przy zachodnim wybrzeżu Japonii, w październiku 1550 roku przyjął do swojego domu świętego Franciszka Xawerego, pierwszego misjonarza Japonii, udzielił mu gościny i jako pierwszy w Japonii przyjął chrzest. Rodzice Leonarda byli katolikami, przeprowadzili się do Nagasaki, gdyż w tym mieście prężnie rozwijało się chrześcijaństwo. Tam w 1575 roku urodził się Leonard. Uczył się w szkole prowadzonej przez księży jezuitów, współpracował z nimi. Wyjeżdżał na wyprawy misyjne, był tłumaczem, przewodnikiem i świeckim katechetą. Po 14 latach takiej pracy, w wieku 27 lat, przyłączył się do wspólnoty zakonnej. Został członkiem zakonu jezuitów jako brat zakonny. Pracował jako kucharz, krawiec, malarz. Po pewnym czasie znowu powierzono mu pracę katechety. Jako brat zakonny uczestniczył w pracy misyjnej. Niestety w 1614 roku ogłoszono dekret, na mocy którego nakazano misjonarzom katolickim opuszczenie Japonii, w przeciwnym wypadku grożono im torturami i śmiercią. Większość kapłanów opuściła kraj, lecz Leonard postanowił zostać. Zachowując wszelkie środki ostrożności, przez 2 lata, nadal jako świecki katecheta, pomagał chrześcijanom. Odwiedzał ich, katechizował, modlił się z nimi. W grudniu 1616 roku, kiedy przebywał w Nagasaki, został aresztowany wraz z małą grupą chrześcijan. Nie rozpoznano, że jest bratem zakonnym, ponieważ miał na sobie eleganckie ubranie japońskie. W czasie procesu sądowego sędzia, zgodnie z protokołem, zaproponował mu 200 srebrnych monet za wskazanie miejsca pobytu kapłana jezuickiego. Leonard szczerze odpowiedział, że zna brata jezuitę. Wtedy zaproponowano mu tylko 100 monet. Z rozbrajającym spokojem więc powiedział, że to on jest tym bratem. Wtrącono go wtedy do więzienia. Tam spotkał 4 mężczyzn więzionych za ukrywanie kapłanów. Jednym z nich był jego szwagier. Odkąd Leonard przyszedł do więzienia, rytm życia w nim wyznaczał nie tylko wewnętrzny regulamin, ale godziny katechizacji, rozważania Słowa Bożego, modlitwy. Swoje powołanie katechety realizował także w więzieniu. Zorganizował tam wspólnotę chrześcijańską, która się modliła, realizowała przykazanie miłości Boga i bliźniego w warunkach ciężkiego więzienia. W ciągu 3 lat przygotował do chrztu 96 osób, więźniów i też strażników. Gdy sędzia zapytał, dlaczego pozostał w Japonii, odpowiedział: pozostałem, aby mógł was uczyć o prawdziwym Bogu i głosić Jego prawo. I tak długo, jak będę żył, nigdy nie przestanę tego robić. Wtedy Leonard usłyszał wyrok: śmierć przez powolny ogień. Była to okrutna tortura. 18 listopada 1619 roku wraz z 4 mężczyznami został wyprowadzony na wzgórze na Nagasaki i tam palony żywcem. Prosił Matkę Bożą o uproszenie łaski wytrwania w męczeństwie i do końca wychwalał Pana Boga. Beatyfikowany został przez papieża Piusa IX 7 maja 1867 roku. 5 osób z rodziny Kimura ogłoszono błogosławionymi. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Leonarda do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.